Jak się czujesz jako wygrany? Myślę, no, że nie, powiem tak. Na początku myślałem, że przegrałem tą walkę i jak usłyszałem werdykt, że ja wygrałem, to byłem zdziwiony, serio. Dlatego chciałbym rewanżu w tej walce. No ale wygrałeś. No wygrałem, no. Nie, bo to było tak, no jest medal, ale tak było, nie pamiętam dokładnie jak to było, nie, bo tam potem dali taki alkohol, kurwa, że ja mnie zmiotło, nie. W pierwszej walce, nie wiem, czy to było w pierwszej tej konkurencji, dostaliśmy te piłeczki chyba, no i tam był remis. Potem dostaliśmy te step by step, czyli tam napierdolaliśmy, tak? No to wygrał, no i wygrał, był remis, wygrał, a na końcu było to rzucanie i tam nikt nie wygrał. No nikt nie trafił, więc, bo to było już po alkoholu, tak, więc prowadzący powiedzieli, że na końcu pijemy 5 shotów niby smakowej wódki. I ja potem się dowiedziałem, że to nie była smakowa wódka, to był Bimber 70%. Rozumiem, że nie smakowało. Znaczy mi smakowało, nie? Mojemu przeciwnikowi chyba nie smakowało. No ale chyba później miałeś wizytę w toalecie. No tak, no nie, serio powiem wam. Niby ta wódka była, kurwa, spoko, tam nie wiem co to było, ale kurwa żygałem potem, nie? Żygałem potem. Ty jesteś twórcą piosenek, love song. Tak. Jesteś o tyle charakterystyczny, że nie inspirujesz się inną muzyką, tylko chcesz, żeby to wychodziło z twojej głowy. Nie chcesz nikogo kopiować. Jesteś kreatywnym młodzieńcem, a jednak bierzesz udział w imprezie pijackiej. No tak, no ja nie kopiuję żadnych artystów. Nawet nie słucham żadnej muzyki, innych artystów z Polski, z zagranicy nie słucham, siebie też nie słucham. Jak dodaję numer, nagram numer i dodaję. Nie patrzę na to, czy to było dobre, czy nie. Bo chcę, żeby te numery wychodziły prosto z serca, tak? Czyli go nawet nie masterujesz, nie przesłuchujesz? Nie, no masteruję, tak. No, nie, no, mix mastering ja robię, tak. No. Czyli jednak słuchasz? No przy tym tak. Chociaż raz. No chociaż raz, tak. Przy tym, tylko przy tym, tak. Żeby ustawić autotune, wiadomo, tam delay, wszystko. No to tak. Ile wyświetleń mają twoje piosenki? No chyba najbardziej znana piosenka ma 40 milionów. Ogólnie na moim kanale jest 160 milionów, ponad 160 milionów wyświetleń. Mój kanał ma prawie 400 tysięcy subskrybentów. No i ogólnie ostatnio trochę zgasłem. Tak zauważyłem, nie? Bo, łatwo nam będzie pokojarzyć, bo jak zaśpiewasz na przykład, no, zanucisz fragment. Mogę ci zaśpiewać na przykład Byłaś moją Tinder Love, bo ludzie mówią też, że ja lecę na autotune, tak? Że ja nie umiem śpiewać. Mogę ci zaśpiewać niskim i wysokim wokalem. Byłaś moją Tinder Love, chciałem cię najeść. To jest niskim, tak? A teraz wysokim. Byłaś moją Tinder Love, chciałem cię na jedną noc, nie wiedziałem co jest co, ona mówi do mnie chodź. No i macie, kurwa. Dzięki wielkie, ponad ci jesteś o tyle kreatywny, że nawet piszesz teksty innym raperom. Tak, pisałem teksty, kurwa. Pisałem teksty mojemu przyjacielowi, byłemu, bo już się z nim nie zadaję. I pisałem tekst mojej byłej dziewczynie. No i wyszło tak, że kurwa, kiedy przestałem zadawać się z moim byłym przyjacielem, rozstałem się z moją byłą dziewczyną, to nagle przestali robić muzykę. No i tyle wyszło, nie? Nagle nie robią muzyki, on nie wiadomo co robi, a ona robi vlogi, kurwa, no to widzisz. A może zaprosimy twojego kolegę, z którym chciałeś porozmawiać? Marek, chodź! Bakalarz! Zapraszamy bakalarza tutaj. Tu jest kolega, który dopinguje Tomka dzisiaj podczas gali. Cześć! Dopinguje zawsze, chyba, ale... Cześć, to chyba jedyny moment, kiedy ty jesteś pijany na trzeźwy, nie? Tak. Trzeźwy? No bo dobrze, tak, widziałeś, że ten alkohol to nie było, kurwa, nie smakowa tak... wódka, tylko to było, kurwa, jakiś Bimber. Znaczy, obstawialiśmy, że jakieś będą... I widziałeś coś, jak, bo... To jest kolega, wiecie, to jest kolega właśnie, że jak ja powiedziałem mu, że ja będę żygał, to poszedł ze mną do kibla i się wyżygałem, a on stał i czekał. To jest kolega. Trzymałeś włosy. Nie trzymał, stał za drzwiami, ale to jest kolega. Takich kolegów szukajcie. Tak, życzę wam kolegów, którzy stoją pod kiblem i czekają, jak no i ogólnie właśnie ten alkohol chyba jest od kamiszki, czekaj, ten alkohol chyba jest od kamiszki, tak? No nie. Tak, no nie. Gadałem z nią, powiedziała, że tak. Ona cię kłamała. Nie, powiedziała, że tak. Słuchajcie, Tomek, jesteś zaprawiony, bo masz za sobą już ponad 100 koncertów. Tak, tak. Na których ostro ćwiczyłeś, jak to nazywasz. No tak, no koncert nie obejdzie się bez picia przed to, no kurwa. Przecież jakbym wyszedł na trzeźwo, to bym był sztywny, kurwa, wie. Czym zadebiutowałeś, jakie masz najlepsze nuty? Nie mówiłem już o tym. Wszystko powiedziałeś? Tak. No tak jak mówię, myśleliśmy ogólnie, że to będzie tak, że będą jakieś zadania z bieganiem, więc doszedłem do wniosku z Tomkiem, jak przegadaliśmy, że ja nie będę pić, jak on się upije, upadnie, to go podniosę, no wiesz, i lecimy. No właśnie mój przyjaciel myślał, że ja się tak upiję, że ja upadnę i będzie musiał mnie podnosić. To toalecie, a widzisz, nie wierzył we mnie, a teraz jaki mamy, kurwa, medal? Złoty, kurwa, złoty. Znaczy, mordeczko bardziej czarny. To jest czarny, ale może dla ciebie czarny. Panowie, uważajcie, bo wiecie, z tymi kolorami to tak
lepiej w mediach nie szastać przy tym. Black Lives Matter, wiesz co? Dokładnie, ale nie wierzyłam, że to wypowie. Nie, no ja szanuję to, tak? Słuchaj. Nie, ogólnie właśnie ja szanuję, poczekaj, ci powiem. Tak o, na konferencji widziałem, że tam były jakieś negatywne komentarze wobec Divy. Tak? Ja szanuję, nieważne, czy to jest homoseksualistą, biseksualistą, hetero. Ja jestem hetero, 100% mówię o tym, ale ja szanuję homoseksualistów i biseksualistów, nie mam nic do nich. Jak ktoś, kurwa, widzę na przykład chłopak, jak z chłopakiem się całuje, albo dziewczyna z dziewczyną, to ja, kurwa, nie będę podchodził i mówił, co wy odpierdalacie, kurwa, wiesz, o co chodzi? To co możesz powiedzieć hejterom Divy? To, kurwa, niech się jebią na łeb, tyle im mogę powiedzieć, serio. Divy w chuj szanuję i bardzo go lubię, nawet pisałem z nim wcześniej na Insta, bo chciałem, żeby zagrał u mnie w klipie i to miał być w chuj gruby klip i się nie zgodził. Ten klip będzie, czy już jest? Nie, to była piosenka o miłości damsko-męskiej, ja chciałem, żeby Diva zagrał w tym klipie z mężczyzną, bo wiemy, że Diva jest gejem, tak? Ale ja mówię, ja to szanuję, kurwa, nie? Nie mam nic do tego. I chciałem, żeby Diva zagrał z mężczyzną w tym klipie i z nim po prostu nawet tam nie obyć, miał się z nim przytulać po prostu i tańczyć, tak? W tym klipie, cały klip miał tańczyć z nim. Nie miałeś powiedzieć, że na konferencji nie, się na chwilę. Ale nie o to, czekaj, daj mi dokończyć. Dobra, nie bój. Diva miał właśnie w tym klipie tak zagrać. No i napisałem mu to i mi nie odpisał i potem się poczułem dziwnie. A wcześniej pisał, że wiesz, że słucha moich piosenek i że szanuje, a jak mu napisałem o tym klipie, to przestał nagle pisać. No słabo trochę. A ty woliłbyś walczyć z kobietą czy z mężczyzną? Bo no wiadomo, wiesz, że nie, my nie bijemy kobiet. Teraz ciężko jest określić. Ale są kobietę, walki mieszane. Kobieta jako kobieta, mężczyzna jako mężczyzna, ale do czego zmierzam, chciałem powiedzieć. Wszyscy powiedzieli, że Tomek na konferencji się upił i był bardzo agresywny, że się schlał. Ten na pierwszej tak konferencji. Tak samo Trypson nawet nie wiedział, że on jest zawodnikiem. Tak, Trypson, właśnie to dodam. Trypson powiedział, nie wiedział, że ja jestem zawodnikiem nawet i powiedział, idź zwiedzać Warszawę. To ja powiem teraz Trypsonowi tak. Zwiedziłem Warszawę, Trypson. Ty pozwiedzaj sobie kartę zawodników, bo nie wiedziałeś, kurwa, że jestem zawodnikiem. Tyle. Trypson. To jest prawdziwy Tomek, nie? Kiedy się upijesz, szczery i prawdziwy, a nie agresywny. Tak. Tam to było na pokaz po prostu. Nie, to nie było na pokaz. Chodź tu, cios. Chodź tu na chwilę. Chodź tu. I właśnie ciosu, któremu rozjebałem przez przypadek, stary, przepraszam cię jeszcze raz. Życie bywa niesprawiedliwe. Też mnie odciągał od tego. To spójrzcie tam, w kamerę. No. Nie wiem, czy się wszyscy mieścimy. Tak. Taki mamy tutaj wesoły team. Nadu, słuchaj, tak. Ty dostałeś ostro, widziałam głowę, ale chyba bardziej z miłości. Ale on mi wybaczył. My z Tomeczkiem razem dymimy już od... My z Tomeczkiem jesteśmy zadymiarze number one, tak. I my zawsze musimy we dwóch, nawet jak mamy sobie krzywdę zrobić. Powiedziałem, że cios dla mnie jest wygrany też zawodnikiem, tak? No ja miałem walczyć, ale tam z moim przeciwnikiem jakieś problemy były, coś tam nie dogadaliśmy się też z Federacją, w sumie tydzień, półtorej tygodnia przed galą, po prostu ta walka została przełożona. A myślisz, że w kolejnej gali Alko Master weźmiesz udział? Wiesz co, myślę, że tak, wiesz, zależy, no generalnie od przeciwników, zależy od tego, jak tam organizacja, myślę, że to jest kwestia... Ja mówiłem kwestia... w ogóle wcześniej z ciosem, gadaliśmy na pierwszej konferencji, ja tak odjebałem, czekaj, no mamy filmik z tego, że chcielibyśmy następną walkę dostać... Spójrz tutaj. Aj, sorki, że chcielibyśmy dostać następną walkę, tylko że... Powiedziałem nie. Pić, tak, na Alko Masterze, że... Mamy niewyjaśniony konflikt z szoferem, tak? No bo ja powiedziałem, że ja nie wiedziałem, że to wygrałem, więc chcę najpierw rewanż, zróbmy rewanż, a potem chcę walkę z ciosem. Ale to nie będzie walka taka, wiesz, że mu wyjebie znowu medalem, tylko stary. Tylko, że będziemy po prostu sobie pić jak przyjaciele. Taka będzie walka. Wiecie, że możecie iść do baru na dół i już zacząć. Nie, z tym medalem serio, to było tak, że no przypadkowo. Ostatnio za dużo nawojowaliśmy, szczególnie ja. Ja ten medal muszę schować, kurwa, do jakiejś torby, nie? Bo ja zaraz każdemu tu wyjebię tym medalem przypadkowo. No ale godnie nosisz go na piersi. Wiesz, czemu go noszę? Bo ochrona nie chciała mnie wypuścić z głównego budynku. I ponoć nie chciała też puścić twojej dziewczyny. Tak, nie chciała też puścić mojej dziewczyny. Musiałem, kurwa, biegać. Gdzie miałem wychodzić za jakieś 10 minut, musiałem biegać, załatwiać, żeby wpuścili moją dziewczynę. Ale jednak dziewczyna jest na widowni, jest, kibicuje tobie, tak, dzisiaj. Kibicowała, tak, bardzo dobrze. Twoje love. Czy ona jest twoją muzą? Tak, jest moją muzą. Ostatnio tak. Jak na przykład piszę, nie wiem, z tydzień temu pisałem piosenkę o miłości, to pisałem o niej, bo na przykład, bo powiem, właśnie powiem wam o piosence, do której wychodziłem do gali. Valentino. Tam było tak, że ja śpiewam, że coś tam, że wychodziłem do, że ona była w torebce Valentino, tak? Ja mojej dziewczynie na urodziny... W sensie schowana, czy miała nie, tą torebkę? Nie, że miała torebkę, w piosence jest tekst, że miała torebkę Valentino. Ja mojej dziewczynie na urodziny kupiłem torebkę Valentino, tylko ona była taka malutka, tak? No i chodzi o to, że... I potem śpiewam na przykład, że w tej torebce miała wino, szlugi, chuj wie co, nie?
No i to już jest inny wątek, bo ja tak zmieniam te wątki, że już później na przykład miała dużą torebkę, a miała w niej wino w tej dużej torebce, wiesz, tam jest pomieszane to wszystko. No ale o to chodzi i ta piosenka wyjdzie jutro na moim kanale, więc możecie wbijać. Super, zapraszamy na kanał i gratuluję Ci tam. Dziękuję Ci bardzo.